My chcemy ludziom powiedzieć, jaki diabeł siedzi w winie w ogóle. Czym się różnią szczepy, czym się różni białe od czerwonego, czy różowe to jest miks białego i czerwonego, czy też zupełnie inny proces z tym związany. Dlaczego czerwone jest czerwone? Na czym polegają taniny, czyli garbniki w winie, które pomagają winu przetrwać troszkę dłużej? Czy białe, jaka jest jego żywotność, jaka jest żywotność czerwonego? Czy hasła typu wino im starsze, tym lepsze są poetycką wyobraźnią, czy też są związane z czymś prawdziwym, rzeczywistym?